Kontrowersje wokół Hołowni. Monika Olejnik zdecydowanie ocenia jego decyzję w sprawie aborcji. Szymon Hołownia wzbudził burzę swoją decyzją o przesunięciu debaty na temat aborcji w Sejmie na kwiecień. Na te decyzje zdecydowanie zareagowała Monika Olejnik. W rozmowie z pudełkiem dziennikarka wyraziła swoje zdanie na temat tego, że politycy nadal starają się decydować o kobietach. W swojej wypowiedzi wspomniała o Marii Kaczyńskiej i Tadeuszu kropka Hołownia swoją decyzją zaskarbił sobie niezadowolenie wielu swoich dotychczasowych zwolenników. We wtorek ogłosił, że kwestie liberalizacji prawa aborcyjnego Sejm rozpatrzy dopiero 11 kwietnia, a nie jak pierwotnie zakładano, podczas nadchodzących obrad. W ten dzień mam nadzieję, że będzie już przestrzeń na spokojną dyskusję. Czy jest możliwość powołania komisji nadzwyczajnej, argumentował swoją decyzję. w czasie konferencji 8 marca Szymon Hołownia ponownie poruszał temat projektów dotyczących prawa aborcyjnego. Ostatecznie Prezydium Sejmu zdecydowało, że cztery zgłoszone w tej sprawie projekty zostaną rozpatrzone w pierwszym czytaniu dopiero 11 kwietnia. w sieci pojawiło się wiele krytycznych komentarzy pod adresem Szymona Hołowni. Jednym z głosów sprzeciwu była Monika Olejnik, która w rozmowie z pudełkiem wyraziła swoje oburzenie decyzjami chołowni. W swojej wypowiedzi dziennikarka przywołała postawę Marii Kaczyńskiej, która sprzeciwiała się zakazowi aborcji. Kobiety od lat walczą o prawo do swojego ciała. Politycy nadal starają się decydować za nas, zamiast pełni szacunku dla naszej wolności. Połączenie kościoła z polityką nie przynosi korzyści. Maria Kaczyńska, żona prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stanęła w obronie prawa do aborcji. Niestety obecna prezydentowa milczy w tej sprawie. Hołownia powinien zastanowić się, czy chce kontynuować politykę poprzedniej władzy. Kobiety mówią głośno, oczekujemy szacunku, dość decydowania za nas, oświadczyła Monika Olejnik.